Dzisiaj otwieramy, mamy dzisiaj wyjątkowy dzień, Dzień Dziecka Międzynarodowy, bo różne stoiska międzynarodowe są, można, dzieci się bardzo przygotowały i rodzice, i dzieci, dzisiaj festyn sportowy, więc dzień wyjątkowy dla całej szkoły. Boisko szkolne tutaj w centrum miasta przypominało trochę czasy, kiedy ja byłem dzieckiem, kiedy przewracaliśmy się na betonie, czy ocieraliśmy się o asfalt. Na szczęście zadbaliśmy o to, żeby to się wreszcie zmieniło, stąd dzisiaj jest zupełnie nowa nawierzchnia, miękka taka, że i można upaść, ale też przyjemnie się po niej biega czy skacze, bo boisko jest wielofunkcyjne. Inwestycja finansowana z budżetu miasta, z budżetu obywatelskiego, więc starali się i rodzice, i miasto, a najbardziej cieszą się z tego wszystkiego dzieci, uczniowie tej szkoły. Cieszymy się również my, że w Dniu Dziecka mamy jak okazję sprawić fantastyczny prezent dla dzieci. Stare boisko było betonowe, kompletnie nieużywalne tak naprawdę. Każda wywrotka to jest zadrapanie takie, że no, leje się krew strumieniami dosłownie. A tutaj, no, mimo że na koniec tej ósmej klasy, prawda, to jednak zdążę pograć jeszcze i cieszę się naprawdę i będzie dla innych. Szkołę podstawową 21 darzę dużym sentymentem. Sam tutaj uczęszczałem, wspaniałe wspomnienia. Nam udaje się dzisiaj poprawiać tą infrastrukturę, która tutaj służy dzieciom do krzewienia swojej fizyczności, ale też do rozwoju intelektualnego. Dzisiaj pokazujemy nowe boisko, które faktycznie już chyba 50 lat nie zmieniało się, nareszcie odpowiednią formę ubrało. Szkoła ma i jest imienia Obrońców Pokoju i kiedyś wydawało mi się, że to już hasło jest być może nieaktualne, ale niestety są takie czasy, że ono wróciło jak najbardziej, więc mali obrońcy pokoju tutaj się kształcą. Mam nadzieję, że będą miały dużo uciechy w związku z tym, że jest to boisko, że jest się gdzie wybiegać, pobawić. Bardzo boisko, w ogóle super, że je zbudowali, bo na początku to była dosłownie prawie że ruina. A dzisiaj mamy dosłownie takie szczęście, że możemy tańczyć na przerwach na tym boisku. No i tak, tańczymy w Adenie, Opole. Na WF-ie czasami graliśmy w siatkówkę, w koszykówkę, w piłkę nożną. My z dziewczynami zawsze uczyłyśmy się robić różnych przejść, przerzutów bokiem, czyli gwiazd i tak dalej, więc super było.